Witam Państwa najserdeczniej. Dziś kontynuujemy wątek rozpoczęty poprzednio. Przypomnę, że nawiązałem do dzieła Aleksandra Bocheńskiego Dzieje głupoty w Polsce jako aneks współczesny, bo książka ta, mimo że omawia w istocie relacje polsko-rosyjskie w XVIII i w XIX wieku, jest częścią tej naszych polskich rozrachunków z przeszłością, obecnie zupełnie zapomnianych, że prawdopodobnie dzieło to wpisuje się zgodnie z świadomości cenzorów, którzy rządzą naszym rynkiem medialnym, w tak zwaną prokremlowską narrację, albo tam rezonuje im coś, no bo przecież mówi, że ci, którzy reprezentowali w tamtym okresie ten taki nieprzejednany, nawiedzony duch antyrosyjski, doprowadzili nasz kraj do upadku, co zresztą mi się jedynie skutecznie udawało. Złośliwi twierdzą, że to właśnie to była ich misją, a oni byli albo głupcami, albo świadomie działali w celu doprowadzenia nas do klęski, więc czas, w którym się już spotykamy, jest tak odległy od jeszcze niedawnych, chociaż tych tygodni to na razie minęło niewiele, ale oddalamy się od tego czasu, w którym rządzili, bo jeszcze tam usiłują, ale to im zupełnie nie wychodzi, ci cenzorzy, prawda, od rezonowania lub tam wpisywania się, bo przecież jest nowa wojna, ważniejsza dla Zachodu, no i są, to jest takie ładne słowo, ci propagandyści są już zadaniowani na innym froncie. Teraz trzeba podreperować wizerunek Zachodu, który jednoznacznie opowiedział się po stronie Izraela. Jakoś trzeba tam przekabacić opinię publiczną, że akurat tu mordy masowe na ludności cywilnej popełniane przez Izrael są oczywiście uzasadnione, tak jak całkowicie nieuzasadnione było. Oczywiście skala nieporównywalnie jak do tej pory. Znaczy tempo tej nowej wojny jest tak przerażające i tak jednoznaczne. Tak, tu się szybciej wszystko dzieje. No i trzeba ci propagandyści muszą teraz uzasadnić jakoś tam, powymyślać jakieś tam figury propagandowe, żeby tam opinia publiczna jednocześnie nie potępiała zbrodni izraelskich i potępiała zbrodnie rosyjskie, prawda? I to jakoś, i tu Zachód popiera, a tu nie popiera, tu zwalcza, tutaj jest, no jest elastyczny i obrotowy. Ja wiem, że w Polsce to tam my się ciągle zaskakuje nas hipokryzja, która jest przecież istotą współczesności tego, co się nazywa kultury oświeceniowej, ale chyba i wcześniej, również przed okresem wieku światła, polityka, no ci, którzy się oczywiście na tym znali, umieli to zrobić na Zachodzie, ale uwaga, również i u nas też potrafiła posłużyć się hipokryzją, bo należy do pewnego złego obyczaju, ale jednak obyczaju oraz pewnego profesjonalizmu charakteryzującego tenże zawód, jakim są politycy. Ci, którzy są zawodowymi politykami, czyli umieją to robić, to nie znaczy, że umieją zwyciężać, ale przynajmniej podejmują równorzędną walkę albo spór z tymi, którzy są po drugiej stronie, a że w świecie przyjaciół nie ma, więc w związku z tym każdy jest potencjalnym przeciwnikiem, a sukcesem jest to, że żaden z przeciwników nas nie atakuje albo zgadza się po dobroci na to, że chronimy własne interesy i potrafimy je obronić. To kwestia pewnych słów, które musimy z powrotem odnaleźć w tym nowym świecie, który już
którym żebyśmy niekoniecznie byli kontynuatorami tego naszego wielkiego dziedzictwa głupoty, z którym mamy do czynienia od kilkuset lat. To jeden z wybitnych profesorów powiedział, że w istocie historia to jest rodzaj narzuconej narracji. Czyli ja nie tylko sądzę, że to jest historia, to jest także współczesność, czyli opis rzeczywistości tej, nie ma już tu prawdy obiektywnej, są tylko różne narracje, które posługują się, interpretują te same fakty, pomijają inne, uwypuklają inne, no i, ten cały dyskurs, jeśli to na takie poważne miano zasługuje, jest w istocie albo w ramach, albo w przeciwnych narracjach. I mówimy teraz o jakiej narracji? O narracji, no, zgodnie zresztą z wątkiem naszych spotkań, to znaczy narracji na temat stosunków, relacji polsko-rosyjskich. My jesteśmy w trakcie pewnego, na pewnym etapie takiego znanego z historii scenariusza, który jeszcze niedokończonego, on się powtarza, to znaczy mamy taką cykliczność naszych zachowań, no co najmniej od kilkuset lat, to znaczy gdzieś się tam załamaliśmy w XVIII wieku. Przypomniałem kiedyś, o już dobrych kilkadziesiąt odcinków wcześniej, o słynnym wielkim poselstwie Lwa Sapiehy do Moskwy. Tam rzeczywiście ono było wielkie. To było ponad 1000 osób w ówczesnych realiach. Pamiętajmy, posługi, bo to wszystko się do Moskwy jechało lądem. To panowie litewscy chcieli doprowadzić do Unii polsko-litewsko-moskiewskiej. Proponowali tron następcy, no tak, już z rodu Godunowów. No i powiedzieli, że co za problem. Udało nam się doprowadzić do tego, że tak dwa różne i walczące ze sobą światy, jakim był świat Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Polski, stworzył jeden organizm taki interpaństwowy, czyli tą Unię Państw. Bo jeszcze to, no już może to już była Rzeczpospolita obojga narodów, ale ciągle to były jednak dwa państwa o wspólnym Sejmie. Wspólnej Sejmie, już odrębnym skarbie i odrębnym wojsku. No, że może to być trzecie państwo i wcale to nie miało być wtedy Ukraina, tylko właśnie Moskwa. I oni się nie bali, oni tam nie trzęśli portkami, oni tam umieli rozmawiać, po prostu byli zawodowcami. No, zawodowcami, bo zawodowiec się nie boi swojego wroga, potrafi z nim rozmawiać, po prostu nie chowa się tam pod stół, prawda, bo właśnie jego kompetencją jest umiejętność rozmawiania z każdym i zmierzenia się przy stole. No tutaj to nie dywizje decydują, tu, tak jak to ktoś kiedyś tam powiedział, to decyduje intelekt i zdolność negocjacyjna i przede wszystkim umiejętność obrony własnych interesów przy stole, czyli tam, gdzie nawet nie trzeba mieć silnych rąk, tylko mocną głowę. No i potem się załamaliśmy w tym XVIII wieku, no i potem się zaczęły te dzieje naszej głupoty, no i ta głupota i tam jest tym naszym wielkim dorobkiem, który udaje się nam co przechować na następnych pokoleń. Więc przez te kilkaset lat wytworzył się taki bardzo fajny scenariusz. Teraz to się takie pięknie nazywa drabina eskalacyjna. Drabina polega na tym, że najpierw się kogoś boimy. Czyli nagle ci wszyscy przestraszeni, którzy tam się kogoś boją, obnoszą się ze swoim strachem. Kiedyś to było wstyd się kogoś bać, tam mieć przysłowiowe pełne portki, bo się po prostu mężczyzna, taki był etos kiedyś, zupełnie już zapomniany mężczyzna, jak się boi, to tego nie okazuje, do tego się po prostu należy wstydzić. Strach jest częścią naszej świadomości i wręcz czymś jak najbardziej normalnym, a może niektórzy twierdzą, że potrzebnym, ale
ale nie wypada się tam innych przemęczać tym swoim strachem. No a tu jest ten pierwszy etap, to są tacy obowiązkowo przestraszeni, którzy napadają na innych, którzy się jeszcze nie boją i stawiają zarzut, dlaczego ty się jeszcze nie boisz, prawda? A jeśli się nie boisz, to się wpisujesz w jakąś tam idiotyczną narrację. Czyli ten, kto się nie boi, zresztą ostatnio zresztą mnie zostałem tam napiętnowany przez kogoś, przez skoro mówię, że, ja się nie, że niekoniecznie musimy się bać Rosji, bo przecież w końcu ci sami, którzy boją się, jednocześnie twierdzą, że ta Rosja jest tam kolosem na glinianych nogach, tam takim papierowym tygrysem, no to czego się boisz? A nie, bo musisz się bać, a jak przeczysz temu, że się boisz, to się wpisujesz tam w jakieś narracje. No więc to będzie, najpierw są rządy w tej drabinie eskalacyjnej, są rządy przestraszonych, czyli zestraszeni muszą zdominować innych i zabronić innym nie bać się. Drugi etap to jest suplika wobec tych, którzy mogą nas obronić, czyli na kolanach trzeba błagać tych, którzy nam obiecają, że nas obronią i dzięki temu my się przestaniemy bać, oni tam słowem dobrym nas obdzielą, my się wtedy przestaniemy bać i wtedy staniemy ramię w ramię, tak jako młodsi bracia tychże naszych protektorów i będziemy złorzeczyć wrogowi i wreszcie odważymy się wygarnąć w najgorszych słowach, tak żeby usłyszał wreszcie to, co chcieliśmy powiedzieć, ale do tej pory nie powiedzieliśmy się, bo się go baliśmy i paraliżował nas strach. No, trzecim etapem owej drabiny eskalacyjnej jest oczywiście to, że ten, kto odstraszył naszego wroga, teraz to jest, co pewien czas tym wrogiem jest oczywiście Rosja i różne jej tam warianty historyczne, więc ten go teraz odstraszył Rosję, wystawi nam za to wakunek, no bo przecież w końcu wolność jest bezcenna, nie w obronie tych podstawowych wartości nie będziemy się targować. No i on powiedział, no przecież no w końcu dzięki nam przestaliście się bać, więc w związku z tym, a dlatego się przestaliście bać, no bo stanęliśmy w waszej obronie, zrobiliśmy kilka groźnych min w stosunku do Rosji. Rosja się przestraszyła, odstraszyliśmy ją. No a teraz przyszła pora na uczciwą zapłatę za to, co dla was zrobiliśmy. No i kiedy już tam zapłacimy to, co mamy zapłacić, wtedy następuje świat, wraca do normalizacji, bo Zachód nas zdradza. To jest zawsze konieczny ostatni etap. Kolejna zdrada Zachodu, Zachód nas zdradza, bo tak już niepotrzebni są ci, którzy już oddali wszystko to, co mieli oddać i trzeba ich zostawić tam, no, rozwiązać problem Polski. No, jak wiadomo, problem Polski jest bardzo bolesny i trzeba go umieć rozwiązać, ale rozwiązać go trzeba dla pokoju. Na pokój w tym przypadku wymaga ofiar, prawda? I to, co jest najważniejsze, że musimy poświęcić się. Poświęcić się w imię pokoju i przede wszystkim w imię zapewnienia temu Zachodowi jego dobrych relacji z Rosją, bo je trochę nadszarpną, tam dając nam tego rodzaju różne tam gwarancje, czy też inne mniej albo dużo mniej warte słowa, które jakoby nas miały zadowolić i przede wszystkim wyzwolić nas z tego strachu, który jest obowiązujący. Ktoś powie, no przecież to już tak nieraz było, no teraz jesteśmy na etapie czego? Teraz jesteśmy na etapie jeszcze nie normalizacji, ale tuż przed, ale i na pewno przed zdradą. No bo tu jest jeszcze ten nowy wątek, o którym powiedzieliśmy, a który można powiedzieć w jakimś sensie zmienił bieg zdarzeń. Czyli zresztą nie zajmuję się tym wątkiem w naszej współczesności, ale on też chyba był już, to znaczy takie precedensy tego rodzaju były w przeszłości, ponieważ przypomnę chociażby taki szczegół, który trochę to przypomina, że
w momencie, w którym nastąpiło bardzo daleko idące zbliżenie sowiecko-niemieckie między 1939 rokiem, czyli tamtym układem Ribbentrop-Mołotow, a potem nawet układem o przyjaźni na 22 czerwca 1941 roku. Brytyjczycy nie, którzy byli w stanie wojny z Niemcami, nie zerwali stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim, wręcz odwrotnie, ostrzegali go, no oczywiście, że parli do wojny radziecko-niemieckiej. To jest oczywiste, bo to było w interesie Wielkiej Brytanii, bo ona miała wtedy szansę przetrwać, bo wtedy była jedynym państwem realnie istniejącym, nieformalnie, bo myśmy też byli państwem realnie, formalnie istniejącym, chociaż bez własnego, rząd bez własnego terytorium, które przegrywało tę wojnę, nazwijmy to strategiczną wojnę z Niemcami. Tam oczywiście wymyślono potem teorię, że tam wygrano bitwę o Anglię, tylko potem te same bombardowania, które były w czasie tej bitwy, kontynuowane były dalej. W dalszym ciągu były niszczone miasta brytyjskie i ich zasoby. Natomiast mogło być jeszcze gorzej, gdyby te zdolności obronne okazały się zbyt nieefektywne, zwłaszcza tej obrony powietrznej przed nalotami, ale potem też te nie były efektywne, ale tam po drodze ogłoszono, żeby tam dla pokrzepienia upadającego ducha, a także obok dla podtrzymania zobowiązań wobec Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że wtedy już Stany Zjednoczone rządziły brytyjską polityką międzynarodową, nie tylko, bo stały się głównym dostawcą i wierzycielem Zjednoczonego, a wtedy już powoli bankrutującego królestwa. W związku z tym ta Wielka Brytania wspierała mimo jawnie antybrytyjskiej narracji władz sowieckich ówczesnie, a wrogiej wręcz, że to i proniemieckiej propagandy bolszewickiej, no wtedy już sowieckiej, ale to jeszcze była w takim właśnie duchu antyantanta. To był właśnie ten bolszewizm. Bolszewizm był antybrytyjski, a nie był antyniemiecki. Więc i wtedy Brytyjczycy nie patrząc na te wszelkiego rodzaju tam te słowa wrogie, od razu zadeklarowali w momencie ataku Niemiec, w zasadzie zjednoczonej wtedy Europy na Związek Radziecki, jednostronnie zadeklarowali wszelką pomoc właśnie dla państwa, które do tej pory było państwem jawnie wrogim wobec Brytyjczyków. Czyli można, to co jest umiejętnością, to należy umieć zmieniać sojusze i zmieniać zdanie. To była ta wyraz tej fachowości niezbędnej, która jest warunkiem równorzędnych, nie zawsze zwycięskich jeszcze raz, ale przynajmniej równorzędnych zmagań na froncie dyplomatycznym. Więc Zachód też potrafił zmienić front pod wpływem wydarzeń, które były istotne. I chyba ta wojna izraelsko-palestyńska jest tym właśnie istotnym wydarzeniem, które całkowicie rozbiło koncepcję, a zarazem było rozbiciem całej strategii, którą realizowano dotychczas. Oczywiście strategią jest ta strategia, która jest faktycznie realizowana, cele są takie, które są faktycznie zrealizowane, a te niezrealizowane nie są celami, które się realizuje. Nie to, co jest deklarowane, zresztą kto z nas wie, czy te deklaracje są prawdziwe. My musimy wiedzieć, co zostało osiągnięte, bo zawsze to, co jest osiągnięte, ma natychmiast autorów i tych, którzy są, jak przyznają się do tego rzeczywistego celu. I chyba tak naprawdę jest.
Ten cel jest rzeczywisty, który został zrealizowany. No i teraz te cele podlegają zmianie, bo w momencie, w którym ta wojna, którą toczy Izrael z Palestyńczykami, zaangażuje nie tyle tam siły amerykańskie, bo to jest oczywiste, natomiast przede wszystkim zmobilizuje świat muzułmański do wojny z Zachodem, a ona, ta wojna nie będzie wojną regionalną. I tej wojny, zresztą nie sposób ją wygrać, tak jak nie można było pokonać Afganistanu, nie można było nawet pokonać Iraku. To te państwa wygrały te wojny, przegrywając je w sensie ekonomicznym i ludnościowym, ale w sensie militarnym, wygnały swoich agresorów, tych agresorów, którzy zajęli ich terytorium i jakoś się nie zupełnie przejmowali, że to były supermocarstwa, których nigdy nikt nie pokonał. A w zasadzie przecież na ostatnie kilkadziesiąt lat to są takie spektakularne katastrofy supermocarstw. Najpierw Związku Radzieckiego w Afganistanie, przedtem Stanów Zjednoczonych po wyspie Indochińskim, potem Stanów Zjednoczonych w tymże Iraku, a potem znowu że Afganistanie. I przecież w tych okolicznościach nie ma szansy, żeby ta wojna przeciwko temu kolejnemu młodemu pokoleniu, tej nowej intifady, która może się rozleć na cały świat muzułmański, nie ma szansy nikt ich pokonać, a jeżeli nawet i wymorduje kolejne pokolenie, to dorośnie następne i będzie kontynuować tę wojnę, kto ma po swojej stronie ludne i zdeterminowane pokolenia dwudziestolatków, które są niezdolne do kompromisów, ale dobrze pamiętają to poniesione ofiary i są gotowi do ofiar, ten wycięży każdą wojnę. Może być nawet w trampkach i z tym przysłowiowym starym kałasznikowym i to już wystarczy, bo to jest najważniejszym, nazwijmy to najważniejszą bronią, wcale nie ta broń w sensie dosłownym, tylko właśnie ta postawa tych młodych ludzi, którzy zawsze wygrywali. Nawet jak przegrywało pokolenie jedno, to wygrywało następne. I to są już dla tego zjednoczonego Zachodu prawdziwe problemy, o których się już nie da zapomnieć, tam zakłamać, zmienić narrację, bo to jest świat, który nie ma już granic. To jest wszędzie i w związku z tym mamy do czynienia z tym, co by można nazwać wojną powszechną, a tego chyba Zachód nie chce i wie, że ją może przejąć, tylko może przegrać, bo każdy ją może tylko przegrać. Stąd też, nie ma chyba szansy, żeby ci kolejne pokolenie niewymordowanych przeciwników przeszło na tę stronę. Właśnie to jest to jest ten błąd historyczny, który być może popełniał Zachód na naszych oczach. Więc co to dla nas ma, co dla naszej głupoty, jakie to ma znaczenie? No, po pierwsze to, że powinniśmy chociaż na ten temat czasami się zastanowić, wspólnie podebatować no i zrozumieć, że są problemy ważniejsze niż problem polski. Tak dużo ważniejsze, zawsze były i będą, że nigdy nie byliśmy żadnym istotnym zagadnieniem, istotnym dylematem. Co najwyżej byliśmy dywersją przeciwko Rosji, którą trzeba było co pewien czas wykorzystywać, to parę razy się udało, a potem przychodziły te zdrady, czyli normalizacja konieczna dla rozwiązywania takich spraw, dużo ważniejszych spraw niż problem polski. Dziękując Państwu jeszcze raz za uwagę, dziękując za sugestie oraz myśli związane z poprzednim odcinkiem, sądzę, że trzeba będzie się, jeżeli, jeżeli,
jeżeli czas na to pozwoli, w sposób zasadniczy, taki, ja trochę obawiam się takich kategorycznych stwierdzeń, staram się ich nie używać, bo przerysowania nie są moją najsilniejszą stroną. Chciałbym, żebyśmy, biorąc pod uwagę, że teraz się kończy ten XX wiek tak naprawdę i z opóźnieniem, ale chyba teraz, w tym czasie kończy się owa epoka, ten przedłużony czas XX wieku, bo ten, tak jak XIX trwał tak naprawdę do końca I wojny światowej, do rewolucji, do tych, które wtedy nastąpiły, tak samo teraz XX wiek kończy się, ład XX-wieczny kończy się, więc może warto będzie się zastanowić o naszych problemach, naszych relacjach na przełomie wieków, tych rzeczywistym przełomie, tym spóźnionym, ale jak najbardziej prawdziwym. I tej debaty nam potrzeba, bo musimy, o co zawsze apeluję, mieć własną diagnozę stanu rzeczy, naszą, uwarunkowaną naszymi interesami, bo tylko wtedy te interesy będą nazwane i dostrzeżone, bo tylko my je możemy w ten sposób zaprezentować. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.